kamerzysta. Nagrywasz to? O, dobrze. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. To jest serii Rika Rybacko z Fibziu. I dzisiaj łowimy na podbierak. No jak mówiłem, jestem Elkolisino. Opacy tam są. A ja Homaśkowski. Tam są rybki w oddali, bo się plumka. O, widzicie? Jaka ryba. Kurczę. Dobrze, i dzisiaj łowimy na podbierak. I ogólnie na taką zanętę. Taka zanęta. Nie wiem, czy dobrze widać, ale to jest rozrywane. Ona jest o zapachu chyba waniliowym. Mamy tu taką zanętę na rybki. No i zaczynamy łowić, no co prawda. Ja można zrobić takie coś, że po prostu sypnąć tą zanętę. Co na niej się sypiesz? Sypnąć tą zanętę, albo możemy po prostu zrobić tak. Możemy ją zamocyć. O, zapka, tu jest zapka, patrzcie, tu jest zapka. O, zapka. Nasz gość specjalny. Możemy tą zanętę po prostu zamocyć, uformować kuleczkę. No i puścić tam gdzieś w dal. Czekajcie, to jest bardzo trudno. Bardzo trudno się bez wiaderka oczywiście tą zanętą tak, nie wiem jakby to powiedzieć, włada. No. Tutaj ogólnie mamy taką kuleczkę na rybki. Ja ogólnie powiem jeszcze wam coś o tym stawie. W tym stawie ogólnie żyją szczupaki, żyją tutaj karpie, żyją tutaj okonie. Co te sumy żyją, żyją tu płocie, żyje tu bardzo dużo gatunków ryb. I my dzisiaj na podbierak postaramy się je złowić. Chociaż pewnie nie złowimy. Nawet jeśli by jakaś płoć wpadła, to bym był szczęśliwy, ale dobrze. Tutaj Homas się wygrzewa. No i tutaj tak, mamy taką malutką kuleczkę i rzucamy ją. O tak, żeby zanęcić po prostu ryby. Tak. Dobrze, zrzuciliśmy jedną kulkę zanętową. Ogólnie, Homas, weź tu ten podbierak tam dalej zarzuć. Ogólnie zrobimy jeszcze tak, że zrobimy drugą kulkę zanętową, ale teraz ta druga kulka zanętowa pójdzie do podbieraka. Ten podbierak będzie trochę dalej. Poczekaj, Homas, poczekaj. To jest ogólnie głęboko. Jeśli ktoś chce tu przyjechać na ryby, to tutaj to ten stawik się nazywa Rudawka. Więc polecam tu przyjeżdżać. O tak, kurczę, odejdź, kamerzysta. Lord Cruzville. Dobrze. Ta zanęta, musi być dobrze zamocona. Ona trochę wygląda jak kupa. Ale dobrze. Musi być dobrze, nie na odcinku, Homas. Musi być dobrze zmiętolona i musi być dobrze ogólnie zrobiona. Dobrze. I daję tą kulkę zanętową podbierak. I Homas, ten podbierak, tam, o tu, gdzie są te bąbelki, spróbuję. Nie, no postaw ten podbierak po prostu, żeby tam ryba wpłynęła. Postaw, o tak. Tutaj zabawy posyliśmy. No i poczekamy trochę na ryby, no. Poczekamy troszeczkę. Teraz Homas się z wami przejdzie tam po tym brzegu i opowie trochę o tym jeziorku, no. Co ja mogę tutaj robić, no. Tam jest pływownia, tam mogą się ludzie kąpać. To jezioro zostało wykonane w 2035 roku i jest bardzo stare, stare od naszego świata. Nasz świat jest już nowoczesny, a to jezioro jest takie stare. Dobra. No i co? Tam się ryby pluskają, a ja teraz sobie tutaj nóżki poopalam, bo jest słoneczko dobre. No. Dobra. No i... I chodziły tak. Ej, co podnosisz? Nie, nie wolno. Bo w ogóle ta trawa jest... To jest wszystko stare.
2050 roku to jest... Zobaczcie, co to ma być, to jest wszystko stare. No. Jak pomożesz sam, co ty robisz? No co? Przeproś mnie teraz. Na kolana. Całuj w nogi. No i to się liczy. O, cześć! Ja tutaj właśnie, wiecie, wieczorem wyciągam ryby. O, chyba mam jakąś rybę. O, jaka, o, to jest okoń. Okoń, o, niech sobie tam płynie. Dobrze, kochani, zrobiliśmy, wyłowiłem tutaj po prostu jakiś płot. Po prostu wyłowiłem tu jakiś płot. Tutaj jakieś chaszce. Boże, kto takie rzeczy wyrzuca? To powinien dostać duży mandat. Bo naprawdę to było bardzo ciężkie. A poza tym niewyciągalne. No popatrzcie, jaki płot. Tutaj są jakieś świerce z chrabąse. To były wodze. Matko, no kto takie rzeczy wyrzuca do wody, no? To jest zanieczyszczone środowiska. Albo po prostu ten płot tak był, ale raczej nie sądzę. Na trzy się rozdzieliło. Słuchajcie, kochany. No udało nam się nic dzisiaj złowić. Nie. Nic się nie udało złowić. Podejrzewam, bo tu są takie robaczki, o tutaj pływają. Widzę. I podejrzewam, że one mają zbyt dużo tutaj żarcia, czyli tych robaczków, żeby po prostu brać na jakieś takie zanęty, no. Tutaj kiedyś spotkałem takiego pana, no i on powiedział, że najlepiej to się łowi na jesień albo na wiosnę. Bo on tam mówił mi, że stupaka raz złowił okonia ładnego. Więc no chyba będziemy musieli tutaj przyjść na jesień albo wiosnę. O, złowię, patrzy. A, nawet co tych robaków nie da złowić. Tutaj widziałam takiego węża o imieniu Zaskronec. Chciałem go złowić, ale oczywiście mi zwiał. Zwiał mi też ksaki. No i tym pięknym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Ostatnie ujęcie na to jezioro, gdzie pyskają się rybecki na ten piękny staw. No i co? No to chyba jest koniec na tego odcinka. Nic się nie udaje złowić, po prostu nic. A to jest pełno ryb. No więc byłem z wami ja, Elka Lesyna oraz Hamas Kołyski. No i... Ups. No i zobaczymy się w tym odcineczku. Dobrze. Do zobaczenia. Cześć.